Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszne lane kluski. Dajcie koniecznie znać w sekcji komentarzy, z czym Wy podajecie takie kluski, bo idealnie sprawdzają się jako danie główne z taką okrasą, jak w tym przypadku będzie u mnie, ale też na przykład w zupach, czy do rosołu, czy do jakichś zup, krem. Tak więc możliwości jest wiele, można podać nawet w jakimś fajnym sosie mięsnym, bądź na wege z szczawiem, bądź ze szpinakiem, tak więc naprawdę możliwości jest multum. Ja czekam na Wasze propozycje. Na samym początku zapraszam Was jeszcze jednak na mojego Instagrama oraz Facebooka, linki jak zawsze w opisie. Cały dokładny przepis znajdziecie na stronie kupmi.pl, a tymczasem zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję, klikajcie dzwoneczek i zabieram się do pracy. Przygotowanie przepysznych klusek rozpoczynamy oczywiście od zrobienia ciasta. Do tego będziemy potrzebowali wyłącznie trzech składników, które są banalnie proste w obróbce oraz tanie, więc idealne na obiad. Co potrzebujemy? Jajka. Na taką porcję, którą będę wykonywał, potrzebne będą 3 jajka takiej średniej wielkości. Oczywiście są wymyte, wyparzone, osuszone. Przebijamy, wąchamy, czy aby na pewno nie są zepsute. Rozbijamy i wszystkie 3 jajka trafiają tutaj do miski, w której to będziemy mieszali do ciasta. Do tego, moi drodzy, szczypta soli. I ostatnim składnikiem jest mąka. Zwykła taka mąka pszenna, tortowa, typ 450. Około 3-4 łyżek takich dosyć solidnych będzie tutaj potrzebne. Jednak ja najpierw sobie wsypię 2 łyżki. Wszystko to zamieszam, zobaczę jaka jest konsystencja. Konsystencja na takie kluski nie może być ani za rzadka, ani za gęsta. Jaka, to Wam pokażę za chwilę. I takie kluski, moi drodzy, możecie jak najbardziej z powodzeniem wykorzystać do różnego rodzaju zup. Na przykład do rosołu, do pomidorówki, czy do jakichś zup kremów. Ja dzisiaj jednak podaję to jako, można powiedzieć, danie drugie, danie główne z kiełbasą oraz z cebulą. Na razie to musimy sobie dokładnie wymieszać. Konsystencja jest jeszcze za rzadka, tak więc dosypuję jeszcze 2 łyżki mąki, czyli mamy już 4. I ponownie sobie to wszystko mieszam tak, żeby nie było żadnych grudek. No i właśnie o taką konsystencję, moi drodzy, chodzi. Żadnej filozofii nie ma. Jajka, mąka, szczypta soli, macie ciasto gotowe. I teraz takie ciasto musimy sobie ugotować, wrzucając małe drobinki. Ja to będę robił zwykłą łyżką na gorącą, a w zasadzie prawie gotującą się wodę, również lekko osoloną. No i teraz, moi drodzy, najzwyczajniej w świecie nabieramy sobie na łyżkę ciasto i formujemy mini kluseczki. Oczywiście kształt jest nieregularny, taki jaki Wam wyjdzie, jedna mniejsza, druga trochę większa. I od czasu wypłynięcia, około 2 minutek, gotujemy i kluski będą gotowe. Moi drodzy, kluski są już ugotowane, tak jak mówiłem, od czasu wypłynięcia około 2 minutek i kluski są gotowe. Teraz je sobie delikatnie odcedzam na takiej zwykłej łyżce. Zobaczcie, jak one się prezentują. Przekładam do miski, bo teraz będziemy zabierali się za naszą kiełbachę, czyli to, co sprawi, że te kluski będą już obłędne całkiem, zupełnie w smaku. Koniecznie dajcie mi w sekcji komentarzy znać, z czym Wy lubicie najbardziej jeść takie lane kluski. Czy to właśnie w zupie, czy może z jakimiś dodatkami. Na patelnię, moi drodzy, wylewam odrobinę oleju, na którym będę sobie podsmażał kiełbaskę wraz z cebulą. Na razie odkładam ją sobie na bok.
i zabieramy się za pokrojenie cebuli jednej takiej średniej wielkości oraz dwóch kiełbas. Cebula na pół i standardowo kosteczkę. Ja akurat sobie zrobię zarówno cebulę taką kroloną w kosteczkę oraz drobniej posiekaną kiełbasę w pół plasterki. Możecie jednak sobie ponacinać kiełbasę, zesmażyć i zrobić do tego cebulkę. Też tak lubię, też tak można sobie zrobić jak najbardziej. To zależy już tylko od Was. Wtedy tylko cebulka, pół plasterki podsmażacie, aż się skarmelizuje. Cebulka, moi drodzy, pokrojona. Następnie przechodzimy do kiełbasy i tak jak wspomniałem, albo sobie nacinacie ją w taką krateczkę, podsmażacie, albo zróbcie sobie szybciej, myślę, i prościej, tak jak to teraz będę czynił, czyli kiełbacha na pół i kroimy sobie zwykłe takie półplasterki. Cebulka oraz kiełbasa trafia na patelnię i wszystko podsmażamy aż do uzyskania złoto-brązowego koloru. Nawet kiełbaskę możecie sobie nieco mocniej podsmażyć, wtedy będziecie mieli więcej aromatu. Jedynie do tego później możecie sobie dodać trochę soli i pieprzu. Kiełbasa z cebulą są bardzo ładnie podsmażone, niesamowicie pachnie. Uwielbiam ten aromat i teraz do tego wszystkiego dodajemy przed chwilką zrobione jeszcze gorące kluski. Wszystko to musimy sobie razem wymieszać. Niech ten tłuszczyk, ta cebula okrasi wraz z kiełbasą wszystkie kluski dookoła, tak żeby żadna z nich nie czuła się pominięta. Na sam koniec możemy to sobie jeszcze teraz wszystko delikatnie posolić. Mieszamy i kluski są gotowe do wydania. Spójrzcie tylko, jak to pięknie się prezentuje. Prosto, szybko, tanio, można powiedzieć nawet prawie jednogarnkowo, ale naprawdę żadnej filozofii. Wykładamy. No i słuszna porcja takich kluch trafia na talerz. Jeszcze nie koniec, bo jeszcze dokładamy sobie ukiszonej kapusty. Myślę, że bez tego kluski nie mogą się obyć. Więc, moi drodzy, tak to się prezentuje. Spójrzcie tylko, przepięknie wygląda, prosto swojsko, po domowemu, a naprawdę pysznie i sycąco. Taka porcja obiadowa na pewno zaspokoi kulinarnie niejednego konkretnego faceta. Tak więc ja lecę zajadać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Koniecznie dajcie znać, tak jak mówiłem wcześniej, z czym podajecie kluski, właśnie takie lane, czy z zupami, czy tak z jakąś okrasą, a może macie jakiś inny pomysł, także czekam na Wasze komentarze. Łapki do góry, subskrypcje, klikajcie dzwoneczek. Cześć, do zobaczenia!